Jarosław Masa Sokołowski. Naprawdę? Bo on i robił źle, i robił, zrobił źle w drugą stronę, czyli stał się koronnym pierwszym w Polsce. Czyli narobić krzywdy, dobra, odbyć to i jesteś celebrytą. Celebrytą nie jestem i nie będę. Byłem człowiekiem, który się pogubił, robił złe rzeczy. Za swoje błędy zapłaciłem i nadal płacę. Odpokutowałem. Teraz chcę pokazać ludziom, że się zmieniłem. Chcę walczyć o swoje dobre imię. Dzwoniłeś do mnie. Podobno chcesz się napierdalać. A po co ci ten pies? Do klatki chcesz z nim wejść? A od kiedy to przeszkadzają ci psy? Nie wykupisz? No, ja wykupię. O to chodzi. No, ja wykupię. Ja? Mówię to ja, szczerze. Witam Państwa. Parę dni temu ukazał się bardzo dobry materiał Miami'ego na kanale Umięśniaka. Ja wiem, że nie lubicie Miami'ego, bo pies, bo to, bo sro. Proszę Państwa, to nie jest w ogóle istotne, czy to był policjant, czy nie był policjant i czy zacina się, czy sepeńców, w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Merytoryczna strona tego odcinka jest bardzo istotna i tym, którzy nie oglądali albo obejrzeli byle jak, radziłbym wrócić do niego. Jako oficer policji, jako oficer służb posiada ogromną wiedzę. Niebezpiecznie dużą ilością tej wiedzy podzielił się. Ja na miejscu czynnych przestępców, a bardzo wielu komentatorów, inaczej autorów komentarzy pod filmami, no przyznaję się do uczestnictwa w tym świecie przestępczym, no to radziłbym obejrzeć, żebyście zrozumieli pojęcie lojalności kiedyś i dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Proszę wyciągnąć wnioski z tego. Dlaczego o tym mówię to akurat w tym momencie? Widzieliście Państwo, jaka sytuacja wynikła z Lelkiem, jaka sytuacja wynikła z Michałem Matellą. O ile z Lelkiem sprawa była dość dawno jasna, oczywiście ja wiem, czekacie na dokumenty i się doczekacie. Głupie pytanie pada, dlaczego służby zamknęły agenta na 15 lat do więzienia? Otóż mówię dlaczego. Jest różnica między 15 lat a 25 albo dożywocie. Sądzicie Państwo, że nie wiedzieli o trupach, które są w tej chwili odkopywane? Oczywiście, że wiedzieli. Tylko, że nie było zeznającego, nie było trupów, nie było powodu grzebać w tym. I tak mu uratowali kupę życia. Natomiast sytuacja, która teraz wynikła ze świadkiem koronnym, a przypomnę, że pierwszy sprawę opisał Patryk Schulz na kanale Podejrzani, spowodowała taką, a nie inną sytuację. Wspominałem też już, że o ile nie wiedziałem, bo naprawdę nie wiedziałem, że był agentem, natomiast wiedziałem doskonale, co było z VAT-em. No, zobaczcie ostatni materiał ze mną na plaży. No ślepy się zorientuje, o co idzie. Ale wróćmy jakby do czpienia sytuacji. Ja nie widzę powodu, dla któregokolwiek miałby ktokolwiek mieć pretensje do Michała Materli, że złożył obszerne zeznania. Albo się wspólnicy umówili, nie. On został oszukany. Nie wiem, czy Państwo to zauważyli. Jeżeli umówili się, że jadą na klawisz, czyli na włamanie, a wychodzi z tego dycha mieszkaniowa, która może pociągnąć za sobą nieprzewidziane konsekwencje, bo dycha mieszkaniowa może się skończyć śmiercią któregoś z mieszkańców, to chyba nie ulega żadnej wątpliwości.
No ewidentnie na to się umawiał. Ponadto, dla bardziej myślących, jeżeli spojrzycie w akta sprawy, to są tam pewne dokumenty pod tytułem notatka. Dalej mówił nie będę. Ludzie wtajemniczeni, ludzie wiedzący będą wiedzieli, o czym mówię. Notatki nie dotyczą tylko jednej sprawy. Są dwa rodzaje tych notatek, ale to zostawmy w spokoju. Więc jako sportowiec, jako człowiek uniewinniony z fałszywych zarzutów, ja w ogóle się nie dziwię, że coś takiego zrobił. No, dla mnie jest to oczywiste. Zresztą, proszę Państwa, zaraz omówimy następne przykłady. Powracając, proszę Państwa, przepraszam, do Miami'ego. Tak jak powiedziałem, ja wniósł bardzo dużo cennych spraw dla przestępców, cennych obserwacji. To wynika z notatek, które były sporządzane. Zatem służby zawsze wiedziały, co w trawie pisze. Teraz podam przykład. Dlaczego Miami mnie nie zna, choć operowałem pod jego nosem? O tak. I to wynikło z rozmowy jego z mięśniakiem. Fakty się zgadzają, czyli chodziliśmy obok siebie. Macie odpowiedź, dlaczego twierdzicie, że mnie nikt nie zna? W pewnym sensie jest to prawda, bo ci, którzy mnie znają, o których opowiadam, no nie... Moja działalność dla nich była nieistotna. Natomiast gdybym się wyświetlił przy tych drobnych złodziejaszkach, policja wiedziałaby wszystko. Tak nie wiedziała nic. I tutaj jeszcze raz odsyłam do materiału Mariamiego. Raz dalej. Michał Materla jest normalnym człowiekiem, sportowcem. Ogólnie bardzo lubianym. Więc nie rozumiem, dlaczego ta cała dyskusja, jakby robiono z niego przestępcę. To normalny człowiek, podobnie jak Misiek. To, że Misiek komentuje pewne rzeczy, wynika z tego, że był autorytetem przestępczym lata temu. Ja to powiedziałem wyraźnie. Tak, to był autorytet przestępczy. To był chłopak, który wszystkich znał, sztywny, ofensywny, bitny. Jak sam mówi, 30 lat jest przedsiębiorcą, płaci podatki. Co zrobił, jak była awaria z jakimś gówniarzem, co mu się zaczęło odgrażać. Zadzwonił na policję, czy miał zadzwonić na policję, nie wiem, bo wybuchła straszna awantura o to w internecie. A niby o co? No płaci podatki za to, żeby był spokój. Ludzie, no to przecież to jest wszystko zrozumiałe. Ja nie widzę tu niczego nadzwyczajnego. Nie rozumiem, skąd ten szum. Po następne zaś. Komentujecie, że Różal to albo Różal tamto. A co Różal ma z tym wspólnego? Różal jest bardzo utytułowanym zawodnikiem. Różal jest bardzo dobrym trenerem. Różal prowadzi wspaniałą działalność charytatywną. Nie rozumiem, dlaczego ten człowiek jest mieszany do tego. A co, on siedział w kryminale, albo siedzi, albo prowadzi działalność przestępczą? Nie, no co za bzdury. Mięcho jest dziennikarzem. Ludzie, zapamiętajcie to, dziennikarzem. Macie pretensje do niego, że on prowadzi współpracę medialną z masą? To zaatakujcie Pytlakowskiego. No trzeba mu dom spalić wobec tego. A kto nakręcił alfabet mafii na podstawie rozmów z masą? Piotr Pytlakowski. Albo nie, może zamordujcie, bo alfabet mafii 2 powstał w 90% z mojej wiedzy, albo za to, że jestem współautorem scenariusza do Odwróconych. Posłuchajcie, żyjemy w społeczeństwie, normalnym społeczeństwie, czyli zawarliśmy umowę, że zgadzamy się na warunki panujące w społeczeństwie. I mieszanie spraw przestępczych, czynnych przestępców do pracy dziennikarza jest co najmniej chore. To się w ogóle mija ze zdrowym rozsądkiem.
Jeżeli tak nienawidzicie policji, tak nienawidzicie tych instytucji, no to jakiś problem? No, każdy ma gdzieś komendę blisko siebie. Podejść z megafonem, wywołać kryminalny, powiedzieć, lejemy was. Dlaczego tego nikt nie zrobi? Tylko szczekacie w internecie. Wciągacie sportowców w afery kryminalne, dziennikarzy. Tak nie można. Przynajmniej moim zdaniem. Nie każdy się ze mną musi zgadzać. Więc jak państwo widzicie, materiał Miami'ego obnażył hipokryzję świata przestępczego, bo przecież informacje pochodziły od przestępców. Na podstawie tego został stworzony ten materiał. Podobna sytuacja była przecież... Podobna sytuacja przecież była ze Szlachetem. Ze względu na zdrowie matki poszedł na współpracę, tylko że nie pytał matki, jak zaczynał gangsterską karierę, czy się dobrze czuje. I wsparcia udzielił mu niefortunnie Misiek i Kilow. Kilow, który przed chwilą się do mnie odezwał. Bardzo ładny materiał nagrał, proszę sobie zobaczyć. To jest kompletny bezmózg, dla którego osiągnięciem życiowym jest 28 lat grypsowania. Gratuluję. Tak, Kilow, masz rację. Prułem się do grypsowania, bo do takiego grypsowania to się tylko można pruć. Rozumiesz? Żebyś wiedział to. Przyjeżdżać sobie masz gdzie chcesz. Tam, gdzie przyjedziesz, tam cię zawiną, rozumiesz? Jesteś zawinięty i pójdziesz pierdzieć w pasiaczki dalej. Będziesz dalej grypsował. Po prostu mówię ci to otwarcie, żeby było jasne. Jasne, tip top. A reszta to tam rzeczywiście pchanie karuzeli na majówce ci zaszkodziło. No zastanów się, co ty robisz, co ty wygadujesz do młodych ludzi, ty idioto skończony. No. Także proszę państwa, całość tej afery, która spada na Bogu Ducha Winnego Michała Materle, spowodowała, że ten materiał w ogóle powstał. No nie można mieć do tego człowieka pretensji. Też ja się nie zgadzam z masą. Ukazał się jego shorts. No, że jest naszą panią od WF-u i tak dalej. Podjął decyzję taką, jaką podjął. Zrobił to świadomie. Nikt go nie gani, a masa niech mu nie dogryza, bo to jest bez sensu, bo przecież... Materla nie był przestępcą, więc nie ma dyskusji. Dziękuję państwu za uwagę i miłego weekendu. Kłaniam się uprzejmie, Konrad Gebers Bogusławski. Bandycka ochota, DZ-ika i Grzegorz Mięśniak. Zapraszamy. Grzesiek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pruszków ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia, zrycia z wolnością na szali. To panowie brania, zarabiania zerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło. Mięśniak czerwus orzeł, byli tą prawdziwą siłą. Mogiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i pruszków, bandyckie pieśni. To jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź ci to do swego mózgu. Lata 90. Ochota i pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę. Z długoletnim stażem puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z Mięśniakiem. Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne. Moje wersy, teksty, prawdy, wtedy bańka pęknie. Mógłbym tak cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógłbym tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i pruszków, nie bez pracy. Prawdę, kompasy, bez krok i kłamstwa. Hamstwa, żenady, przesady i szajstwa. Po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy państwa. Yo.